Proszę Państwa, panowie ochroniarze nie patrzą, albo gdzieś poszli, może zaraz przyjdą. Proszę Państwa, książka, którą wydałem też w tym roku, o której nie było jeszcze ani słowa, Wielki Żywopłot Indyjski. Wszyscy, którzy śledzą bloga i pamiętają, co Krzysiek Kosiołek pisał o tym zjawisku, które tutaj jest, którego jakby to powiedzieć, które zainspirowało autora do napisania tej książki, będą wiedzieli, o co chodzi. Wielki Żywopłot Indyjski, granica celna, licząca sobie ponad 4000 mil, przegradzająca subkontynent na części dwie. Z jednej strony sól była droga, z drugiej tania. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy, co to znaczyło, że Gandhi powiedział w pewnym momencie: idziemy po sól. I wszyscy poszli po sól na południe, a następnie zostali aresztowani, chyba parę osób zginęło. To było złamanie brytyjskiego monopolu na handel solą w Indiach. Jak wiemy, bez soli w tropikach przeżyć się nie da. No i to była ta perfidia polityki brytyjskiej. Żywopłot zbudowany był ze specjalnych roślin, specjalnie do tego celu przeznaczonych, wyhodowanych. Stali za tym botanicy królewscy, gubernator, no oraz armia. I ten żywopłot, proszę Państwa, zniknął. Zniknął i zapomniano o nim. Ponoć na zawsze. Gdyby nie Roy Moxham, który pracował w Londynie w archiwum i który przypadkiem trafił we wspomnieniach jednego z generałów, którzy służyli w Indiach, na informację o tym żywopłocie, nikt by o nim nie wiedział do dziś. Autor poświęcił wiele sezonów urlopowych, ponieważ on to badał w czasie urlopów swoich, na to, żeby odnaleźć ślady żywopłotu w Indiach. I to jest historia szukania tych śladów. Wstrząsająca zupełnie, bo jest dużo informacji o współczesnych Indiach, to znaczy z lat 90., bo on tam był jeszcze w latach 90. I to jest jedyna książka na ten temat, jaka istnieje i jedyna w języku polskim. Kupiłem prawa autorskie i zleciłem tłumaczenie. Tłumaczył to mój syn, 19-letni. Jego druga książka, którą przetłumaczył dla naszego wydawnictwa. Proszę Państwa, przyczynek do prawdziwej polityki, historii prawdziwej polityki, polityki realnej, jak mogą sobie powiedzieć niektórzy, co to znaczy podbój, co to znaczy eksploatacja tak olbrzymiego kraju jak Indie. Ta historia Indii, proszę Państwa, jest szalenie ważna i będziemy do niej wracać, dlatego że Indie były, tak jak powiedziałem wcześniej, przez całe tysiąclecia źródłem rozmaitych surowców dla Europy, między innymi indygo, które było szalenie ważne. I nagle Indie zostały podbite i zdewastowane przez Wielką Brytanię, całkowicie właśnie zniszczone, starte z mapy, tak? Cały przemysł gigantyczny. Indie, proszę Państwa, nie były imperium duszy, jak chcą niektórzy, były imperium technologii, były zapleczem gospodarczym dla kontynentu europejskiego przez całe tysiąclecia, tak jak powiedziałem. Po czym przestały nim być, a tym zapleczem stała się Wielka Brytania. Ta wymiana zaszła brutalnie, bardzo, w końcu XVIII wieku, ale my tego w ten sposób nie postrzegamy, bo w ogóle nie widzimy Indii sprzed podboju. A jeżeli to przez jakieś kompletne głupstwa, które nie mają żadnego znaczenia, Kama Sutra i takie sprawy. Indie, imperium technologii, zadławione wielkim żywopłotem rozciągniętym na długości ponad 4000 mil. Co ciekawe, człowiek, który był odpowiedzialny za konserwację tego żywopłotu, został potem członkiem grupy lokalnych polityków hinduskich, którzy uznawani są za ojców niepodległości. I on też jest jednym z ojców niepodległości. Ja nie będę go teraz komentował, dlatego że to jest dziwne, zaskakujące i pewnie można by to nazwać jakąś metodą. Ja, proszę Państwa, szczerze Państwu polecam, ponieważ Gabriel Junior bardzo się postarał i ta książka jest naprawdę świetnie zrobiona. Wielki Żywopłot Indyjski, Roy Moxham, historia zadławienia Indii za pomocą eksperymentu biologicznego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.